To był czas przepełniony miłosierdziem. Dobiega końca Tydzień Miłosierdzia, rozpoczęty Niedzielą Miłosierdzia Bożego, a wszystko oczywiście w ramach Roku Miłosierdzia. Co w tym czasie działo się i dzieje w diecezji warszawsko-praskiej, o tym dziś w programie Minął Tydzień. Michał Koźlik, zapraszam. Miłosierni jak ojciec. Uwielbienie na Pradze. Problemy bioetyki. Miłosierni jak ojciec. To hasło przyświecało kończącemu się właśnie Tygodniowi Miłosierdzia. Jest on obchodzony w Kościele już po raz 72. To czas szczególnego pochylenia się nad potrzebami naszych bliźnich. Tydzień ten co roku rozpoczyna się Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Dzień po tym święcie, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w naszej diecezji wydarzyło się ważne wydarzenie. W kolegiacie Przemienienia Pańskiego arcybiskup Henryk Kozer powierzył diecezję warszawsko-praską Miłosierdziu Bożemu. To właśnie 25 marca, uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, czyli wcielenia Syna Bożego. Przypomnę, że ta uroczystość odbywa się dokładnie 9 miesięcy przed Narodzeniem Pańskim. A więc jeszcze raz to przypomina, że człowiek jest człowiekiem od samego początku, od samego poczęcia, od wierzchu tej wielkości zarodka najpierw. Ten święty zarodek był zdeponowany w ciele Najświętszej Maryi Panny, jako w świątyni, jako w tabernakulum i był Synem Bożym. W tych dniach czytałem świadectwo o ojcu Pio, który spowiadał kobietę po aborcji. Jej powiedział, że w planach Bożych to dziecko, którego się pozbyłaś, miał być papieżem. I nigdy nie wiemy, kim w planach Bożych jest to dziecko, które się poczyna bez względu na okoliczności poczęcia. Ale zaczyna od tego, że jest człowiekiem. Niech ten dzień dzisiejszy będzie dla nas dniem radości wielkanocnej. Dlatego, że nie byłoby Wielkiej Nocy, nie byłoby śmierci i zmartwychwstania Pańskiego bez tego pierwszego aktu, którym było wcielenie Syna Bożego w łonie Najświętszej Maryi Panny. I dlatego cieszymy się bardzo, że właśnie taka uroczystość jest założycielską uroczystością naszej diecezji, młodej diecezji, która przygotowuje się już za rok do srebrnego jubileuszu swojego istnienia, akt zawierzenia całej diecezji Miłosierdziu Bożemu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty, którego apostoł nazwał Ojcem Wszelkiego Miłosierdzia, w kolejną rocznicę powstania naszej nowej diecezji upadamy przed Tobą na kolana i prosimy Cię najpokorniej, abyś raczył objąć swym nieskończonym miłosierdziem wszystkich nas, dziś żyjących, a także całe ziemskie dzieje naszej rodziny diecezjalnej. Spraw, abyśmy sobie wzięli głęboko do serca Twoje wezwanie. Bądźcie miłosierni, bo i ja jestem miłosierny. Ojcze Niebieski, racz przyjąć nasze zawierzenie przez ręce zwycięskiej patronki naszej, łaskawej, litościwej i słodkiej Panny Maryi. Ojcze wszelkiego miłosierdzia, niech z naszych świątyń wznosi się po wieczne czasy to wzruszające wołanie: Ojcze Przedwieczny, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Święto Miłosierdzia Bożego szczególnie świętowała też parafia Miłosierdzia Bożego na Gocławiu. Przy okazji odpustu poświęcono tam boczny ołtarz, gdzie uroczyście wprowadzone zostały relikwie świętej Faustyny i świętego Jana Pawła II, a także nowy kielich mszalny, będący wotum parafii w roku Miłosierdzia. Ale centralne obchody Niedzieli Miłosierdzia Bożego odbyły się w domu świętej Faustyny w Ostrówku. Była msza święta, okazja do spowiedzi, adoracja Najświętszego Sakramentu, zwiedzanie tego wspaniałego miejsca i pyszny poczęstunek. Wierni mieli też wyjątkową okazję, by podejść do obrazu Jezusa Miłosiernego i powierzyć Bogu swoje życie. Do tego zawierzenia Bożemu Miłosierdziu zachęcał w kazaniu biskup Marek Solarczyk.
Ty jesteś skałą zbawienia, jedyną naszą ostoją. Przychodzi niebo do ciebie po światło, ulecz nasze serca, z martwych wstać daj. Nie lękajcie się. W jubileuszowym roku miłosierdzia stajemy tutaj, na tej świętej ziemi, uświęconej życiem, posługą i świętością świętej siostry Faustyny. Dzisiaj stajemy z tym wielkim darem wdzięczności za Boże miłosierdzie, jakie Pan Bóg do nas kieruje, jakim nas otacza. Kiedy szczególnie w tym roku rozważamy chociażby te uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy, to przecież widzimy, że w tym, co może nawet nam dość prosto jest napisać, nazwać, wypowiedzieć, ostatecznie rzecz biorąc, zawiera się właśnie prawda miłości. Miłości, która w taki lub inny sposób jest gdzieś osłabiona, zagrożona, jest w niebezpieczeństwie, została może odebrana. Jakże ważne jest, aby znalazł się ktoś, kto będzie świadkiem, że warto. Znalazł się ktoś, kto będzie po prostu znakiem Boga i Jego obecności. Chcemy, tak jak i tutaj przed chwilą, w gorące do Bożego miłosierdzia prosić o to, aby ten dar miłości Boga, świętej, wiecznej, pięknej miłości, zbawczej miłości Boga, był przyjęty przez wszystkich, przez cały świat. To były rekolekcje dla całego świata. 11 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, do domu ojca odszedł Jan Paweł II. W rocznicę tego dnia w Warszawie odbyło się kolejne już uwielbienie na Pradze. Spotkanie odbyło się w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy Kawęczyńskiej. Wszystko rozpoczęło się od Eucharystii, później było uwielbienie z zespołem El Camino, po którym uczestnicy spotkali się w oratorium. Tam rozmawiali o swojej wierze i mogli bliżej się poznać. Pan wywyższony, nasz król wywyższony. Przed chwilą odbyło się drugie uwielbienie na Pradze, w Bazylice na Kawęczyńskiej u ojców Salezjanów. No i my, na zaproszenie właśnie ojców i także Fundacji Chrześcijańskiej Granie, wzięliśmy udział w tym wydarzeniu. Z wielką radością oczywiście. To taka inicjatywa, aby trochę ożywić duszpasterstwo młodzieżowe w tej dzielnicy, aby też modlić się za tą dzielnicę. Pomysłodawcą tych uwielbień na Pradze jest mój współbrat, ksiądz Sławek Szczodrowski, i według jego koncepcji każde kolejne uwielbienie będzie jakby oprawą muzyczną, będzie zajmowała się inna grupa wykonująca jakąś muzykę chrześcijańską w Polsce. W kolejnej pieśni uwielbienia pomyśl szczególnie, czego potrzebujesz od Pana, co Cię rozprasza na tej modlitwie, jakie sprawy może przygniatają Twoje serce, w jakich momentach Twojego serca Pan jeszcze nie zmartwychwstał. I w kolejnej pieśni, myśląc o tym, proś o Ducha Świętego, aby Duch Pana stąpił na Ciebie i poprowadził Cię przez tą modlitwę. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask, gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Tworzymy chrześcijańską muzykę jazzową. Nasze pieśni są zaczerpnięte z tekstów Karola Wojtyły, z Jose Maria Escrivy. Zapraszam wszystkich na następne wydarzenie 26 maja oraz na następne uwielbienia na Pradze. Wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. In vitro skupia, jak w soczewce, współczesne problemy bioetyczne, mówił arcybiskup Henryk Hozer podczas konferencji Zapłodnienie in vitro, dokąd zmierzamy, która odbyła się w domu pielgrzyma Amicus w Warszawie. Biskup warszawsko-praski, a jednocześnie przewodniczący zespołu ekspertów Episkopatu do spraw bioetycznych, mówił, że największym zagrożeniem dla bioetyki jest biotechnologia, która zamiast szanować integralność osoby ludzkiej, ingeruje w nią.
In vitro powoduje śmierć ogromnej ilości istnień ludzkich na wszystkich etapach tego zabiegu. Arcybiskup mówił również, że to nie tylko problem etyki i medycyny, lecz także polityki i prawa. Nasze społeczeństwo nie ma żadnej świadomości, że in vitro tak naprawdę powoduje ogromne zaburzenia genetyczne i to nie tylko wady. I to społeczeństwo nie jest temu winne, ponieważ problematyka jest bardzo trudna. Natomiast dotychczas media od niej uciekały i przedstawiały in vitro od zupełnie innej strony. Natomiast prawda o in vitro nie może się przebić. Osiągnięcie jakiegoś pozytywnego efektu, w tym wypadku poczęcia dziecka, które się urodzi, jest opłacone ogromną stratą istnień ludzkich, które są powołane do istnienia przez tę technologię i które nie mają szans przeżycia. Na wszystkich etapach technologii in vitro właśnie te elementy letalne są obecne. Do tego dochodzi drugi aspekt, diagnostyka prenatalna, gdzie już same zastosowane techniki inwazyjne są ogromnie ryzykowne i często się kończą śmiercią zarodka, zwłaszcza gdy się pobiera materiał genetyczny właśnie zarodkowy. Już w roku 1991 wiadomo już było, że stosowanie hiperewulacji ma efekt szkodliwy na komórkę jajową, która została w ten sposób wykreowana i potem na występowanie zaburzeń chromozomowych u płodu czy u dziecka w fazie już embrionalnych. W czasie in vitro jest stosowana również diagnostyka prenatalna, żeby stwierdzić, czy ciąża po in vitro posiada dodatkowe chromozomy, czy nie. Płacimy za to. Z naszych podatków jest realizowany program, który się nazywa Profilaktyka Wad Rozwojowych Ministerstwa Zdrowia i w ramach tego programu dokonuje się eugenicznej aborcji dzieci. Media liberalno-laickie nie szczędzą manipulacji. Robią to w taki sposób, że są specjalne portale, w których jest za i przeciw rzekomo, albo jest nauka kościoła i wywiady, a konkluzja jest taka, każdy według własnego sumienia, to jest najczęstsza konkluzja. Oglądacie program Minął Tydzień. Dziś rozmowa z gościem nie w studiu, lecz w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Odbyła się tam konferencja poświęcona kanonizacji ojca Stanisława Papczyńskiego. Była tam Magdalena Kowalewska. Moim Państwa gościem jest ksiądz Paweł Naumowicz, przełożony polskiej prowincji księży Marianów. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Proszę księdza, czy w sercach Marianów wielka radość, że w roku jubileuszowym papież Franciszek wnosi na ołtarze ojca Stanisława Papczyńskiego? Wielka radość księży Marianów, jak ufam, w Polsce i na całym świecie, ale też wielka radość bardzo wielu ludzi świeckich, dla których ojciec Papczyński z jednej strony jest wzorem, kimś, kto pokazuje drogę, a z drugiej strony jest orędownikiem, kimś, kto się wstawia i wyprasza łaski u Pana Boga. Ojciec Papczyński to patron ciąży, to patron życia. Jaką rolę pełni dzisiaj w świecie, kiedy toczy się taka wielka walka cywilizacyjna o życie? Ojciec Papczyński przede wszystkim pokazuje na piękno życia. Zostawił nam, Marianom, trzy zadania. Pierwsze, aby szerzyć kult niepokalanego poczęcia. Drugie, aby modlić się za zmarłych i umierających. A trzecie, aby te wartości życia, godności życia, piękna życia promować na wszelki sposób w naszym apostolacie. Kiedy dzisiaj wczytujemy się w misterium niepokalanego poczęcia, wtedy widzimy, że Maryja została poczęta z czystej łaski Pana Boga, z Jego miłości i od samego poczęcia była napełniona Duchem Świętym. Nie miała w tym swojego udziału, niczego nie zrobiła. Bóg dał jej to z czystej łaski, bo jej zapragnął, aby była Matką Syna Bożego. To oznacza, że każdy z nas najpierw narodził się w zamyśle Pana Boga. Każdy z nas jest upragniony przez Boga, umiłowany przez Boga i wyposażony do tego, by wypełnić to powołanie, które mamy. A więc godność, piękno życia ludzkiego nie zaczyna się nawet od jego poczęcia, ale jeszcze wcześniej. Ale skoro wzięliśmy się w zamyśle Boga, skoro jesteśmy dla Niego tak ważni, tak piękni, to tym bardziej rzeczywiście mamy to życie chronić od samego początku ziemskiego, czyli od poczęcia, do końca ziemskiego, czyli śmierci,
ale mając w perspektywie życie wieczne w niebie i królowanie w niebie razem z Ojcem Papczyńskim i z wieloma innymi świętymi. No właśnie, warto podkreślić, że Ojciec Papczyński sam został cudownie ocalonym dzieckiem. Może ksiądz więcej coś powie na ten temat? Ojciec Papczyński był ocalany wiele razy. Na pierwsze jego ocalenie dokonało się, kiedy jeszcze był w łonie swojej matki i kiedy przeprawa przez Dunajec dokonywała się w bardzo trudnych warunkach i wydawało się, że zginą tam oboje, matka wraz z dzieckiem, które nosiła w swoim łonie. I wtedy matka ofiarowała go Maryi i ta przeprawa przeszła zupełnie spokojnie. Kilka razy ojciec Papczyński topił się w różnych rzekach i też został z tego wyratowany. Kiedy był we Lwowie, bo chciał studiować, chciał zgłębiać naukę dalej, tam zapadł na chorobę skóry, także wyrzucono go z domu, błąkał się jako bezdomny i znowu wydawało się, że był bliski śmierci. A jednak Bóg wyprowadził go również z tego. Innym razem, kiedy dyskutował z żołnierzem szwedzkim na temat Maryi i możliwe, że też niepokalanego poczęcia, żołnierz uderzył go trzykrotnie swoją szpadą, a ojcu Papczyńskiemu nic się nie stało, oprócz bólu kręgosłupa, który odczuwał kilka godzin. Więc widać, że on nieustannie był jakby na pograniczu śmierci, ale Bóg wyprowadzał go do życia. Mówił tutaj ojciec, że właśnie jego droga była pod górę przez całe życie. Tutaj w siedzibie konferencji episkopatu padły te słowa. Ojcze, też nie było łatwo z aprobatą, uzyskaniem aprobaty przez papieża, jeśli chodzi o założenie zakonu Marianów. Widzimy w ojcu Stanisławie, że miał taki Boży upór. Także z jednej strony miał rzeczywiście pod górę, a z drugiej miał moc, wierzymy, że daną od Boga, aby pod tę górę iść. Więc tak jak wspomniałem, na początku miał kłopoty z nauką. Wydawało się, że nic z niego nie będzie. Ojciec uznał, że niech pasie owce, bo to przynajmniej mu wychodzi. A okazało się, że zdobywając wiedzę, po trochu stał się wybitnym retorem, profesorem retoryki, napisał podręcznik do retoryki. Więc widać, że choćby w tym aspekcie początek był bardzo trudny, słaby, ale wynik cudowny. Później, kiedy chciał założyć zgromadzenie, znowu szło bardzo trudno. Najpierw poszukiwał uczniów, z którymi mógłby rozpocząć zgromadzenie. Kiedy znalazł ich w pustelni jako byłych żołnierzy i zaprowadził porządki zakonne, wszyscy go opuścili, a ostatni przed odejściem pobił ojca Papczyńskiego. Więc jak widać, początki nie były łatwe. Później podobnie z zatwierdzeniem zgromadzenia. Znowu, kiedy ojciec Papczyński dotarł do Rzymu, umarł papież i nie doczekał się elekcji kolejnego, więc wrócił do Polski. Ostatecznie zakon został zatwierdzony w 1699 roku. Ojciec Papczyński złożył swoje śluby w tym zakonie w 1701 w czerwcu, a we wrześniu umarł. Więc jak widać, ta droga pod górę zakończyła się na szczycie i to jest oczywiście pocieszające, ale trzeba wytrwałości, trzeba mocy i oddania Panu Bogu. I tak trwacie 300 lat już. Tak trwamy 300 lat i myślę, że trudny proces ojca Papczyńskiego, jego życia, znajduje odzwierciedlenie i w życiu naszego zgromadzenia, i dalej również w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Nasze zgromadzenie na początku rozwijało się całkiem nieźle, ale kiedy przyszedł czas Napoleona, wyrzucono nas z Rzymu. Później w połowie XIX wieku wyrzucono nas z Portugalii. Później, ponieważ byliśmy zawsze patriotyczni, więc po powstaniu styczniowym władze carskie zakazały nam przyjmowania nowych członków. I tak doszliśmy do momentu, kiedy w 1909 roku był już tylko jeden Marianin i wydawało się, że śmierć jest blisko. On zresztą napisał w jednym ze swoich listów: szykuję dwie trumny, jedną dla siebie, a drugą dla zgromadzenia. Niemożliwe. A jednak. I wtedy pojawił się Jerzy Matulewicz, który był już księdzem, ale który chrzest i pierwszą komunię przyjął w Mariampolu, w parafii mariańskiej. I on, od niego zaczęło się odnowienie zgromadzenia, w którego wyniku między innymi zamieniliśmy biały habit na czarną sutannę. To jedna z tych widocznych zmian, reformy.
ale w zasadzie już za czasów ojca Matulewicza zgromadzenie liczyło kilkuset członków. I też to, co ciekawe, kiedy ojciec Matulewicz wstąpił do zgromadzenia za zgodą Stolicy Apostolskiej wraz z jeszcze jednym swoim kolegą, księdzem, profesorem, ojciec Matulewicz złożył pierwsze śluby i w kilka miesięcy później umarł ten jedyny dotychczasowy Marianin. A czego dzisiaj się możemy uczyć od ojca Papczyńskiego w roku Miłosierdzia Bożego? Jeśli myśleć o miłosierdziu i o roku miłosierdzia, to na pewno uczyć się tego, że miłosierdzie Boga nie zna granic. O tym pisał ojciec Papczyński nieraz, że jeśli jesteś grzesznikiem, nie bój się przychodzić do Jezusa, nie bój się rzucać w Jego ramiona. On jest pasterzem, On ciebie podźwignie. I mówił, granice miłosierdzia, głębokości miłosierdzia Boga są nieogarnione, a więc nie bój się i przychodź. Mówił też, kiedy boisz się przyjść do komunii, boś nieczysty, to wiedz, że jest to napój dziewic. Kiedy boisz się, że jesteś nieodpowiedni, wiedz, że jest to pokarm na świętość. Pokazywał więc, że najpierw mamy przyjąć miłosierdzie Boga, które nie zna granic, a dalej na to miłosierdzie odpowiedzieć, wychwalaniem Pana Boga, realizacją tego powołania, które w nas złożył, ale też miłosierdziem czynionym wobec naszych braci. I zmarłych. I zmarłych. Ojciec Papczyński nauczał ubogich, prowadził i zakładał przytułki, szpitale, ochronki. Troszczył się o wszystkich potrzebujących, mówiąc językiem papieża Franciszka, o marginalizowanych, o odrzuconych, o tych, którymi nikt się nie zajmuje, z którymi nikt się nie liczy. Upominał się więc również o parobków, o ubogich, o klasy niższe. Ale mówił, że faktycznie pośród dzieł miłosierdzia, może największym, jest modlitwa i wspieranie zmarłych. Bo mówił, oni nie mają się jak odwdzięczyć. Więc jest to wtedy dar miłości i miłosierdzia zupełnie bezinteresowny, na który może na jakąś odpowiedź liczymy, że i te dusze za nas będą się modlić, ale tej pewności nigdy tak wprost nie otrzymamy. Potwierdzenia nie otrzymamy. Na pewno wiele możemy czerpać z tej pięknej postawy błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego, a już wkrótce świętego sługi. Ojcze, bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Ja również dziękuję bardzo. Szczęść Boże.